Zaczynamy Onion Leader w polu. 26 kwietnia 2019 roku to najwyższy czas, aby w tym sezonie spojrzeć, co dzieje się z cebulą, co słychać na cebulowych farmach, które współpracują w ramach projektu Onion Leader z firmą Syngenta. Proszę Państwa, znajdujemy się w województwie świętokrzyskim. W województwie, w którym od lat jest deficyt wody, w której trzeba bardzo sprawnie gospodarować tą wodą, zwłaszcza w okresie wiosny, kiedy następują wschody. W gospodarstwie pana Tomasza Cichego z Bieglowa w tym roku wysiano dwie odmiany cebul, odmiany z firmy Syngenta. Są to odmiany Vision i Medailon. Te dwie odmiany sprawdziły się w tym gospodarstwie w ubiegłym roku w warunkach tego wielkiego stresu, w warunkach bardzo wysokich temperatur, w warunkach suszy. Tu nie ma możliwości nawadniania i producent, pan Tomasz, w zasadzie można powiedzieć, że był zadowolony z tych plonów, jakie osiągnął w ubiegłym roku na tych dwóch odmianach. W tym roku rozpoczął siew 23 marca, więc jest to generalnie dość wcześnie jak na ten region. Tu praktykowane są siewy tak w końcówce marca, a więc na tydzień przed końcem miesiąca marca rozpoczął siew. Znajdujemy się na 15-hektarowej plantacji cebuli, właśnie tych odmian Medailon i Vision. Są one w tym momencie dość w dobrej kondycji, wywschodziły. Tu na pewno trzeba jedno powiedzieć, że dzięki temu, że producent zastosował stosunkowo jak na ten region wczesny i nieco głębszy siew, to zaprocentowało tym, że proszę Państwa, tutaj w zasadzie wschody, można powiedzieć, na teraz już są prawie stuprocentowe i ta ilość wzeszłych roślin w zasadzie daje gwarancję dobrego wyrównania tej ilości, która jest niezbędna do wytworzenia właściwego plonu. Proszę Państwa, faza, w której się znajduje cebula, to 2 cm liścia właściwego, a więc po przejściu flagi mamy sytuację bardzo dobrą kondycję, bardzo dobre wyrównanie w obrębie tych poszczególnych egzemplarzy. To jest niezwykle ważne. Również co należy podkreślić, w tym roku bardzo wprawnie udało się nam dobrać właściwą do tej głębokości i tego terminu siewu dawkę herbicydów. Tu zastosowano, proszę Państwa, pendimetalinę oczywiście i prosulfokarb w niewielkiej ilości, pendimetalinę w ilości 1,5 litra i prosulfokarb około 500 ml na hektar, to zdecydowanie rozszerzyło, proszę Państwa, zakres tych zwalczanych chwastów. W tym momencie można powiedzieć, że w zasadzie jest plantacja bardzo czysta i tak jak na dzisiaj nie wymaga jakiejś interwencji na już, jeśli chodzi o chwast. Można powiedzieć, że większość chwastów została zwalczonych właśnie w fazie wschodów cebuli i zarówno ta cebula w tym momencie jest i wyrównana, i jest oczyszczona. Bardzo dobry występuje wosk na tej cebuli, a więc praktycznie gdyby przyszła taka konieczność, aby zastosować już dzisiaj
herbicydy nalistnie, jest taka możliwość, można by tutaj przeprowadzić zarówno już początkowa faza jest stosowania boksera, tu w ilości 1 litra bokser razem z Goalem dawałby tutaj bardzo dobry efekt, gdyby była taka potrzeba. W zasadzie można powiedzieć, kondycja jest bardzo dobra, pomimo tego, że nie było tutaj podlewania, tak jak w innych regionach Polski, gdzie w zasadzie można powiedzieć, że na Kujawach bez podlewania te późniejsze siewy były niestety zawodne, ponieważ bardzo szybko wytracała się wilgoć w profilu glebowym. Proszę Państwa, te przesuszne wiatry, no i przedzielane słonecznymi dniami, suchymi dniami bez opadów spowodowały, że ta sytuacja ze wschodami jest bardzo, a bardzo różna.